Dominik Durnia dla MMA Rocks, a ze mną jest Marcin Held po walce z Willem Brooksem na Bellatorze 145. Marcin, wróciłeś już do Poznania, w sumie niedawno się walka, twoja walka odbyła, już teraz na treningach z powrotem jesteś. Czemu taki szybki powrót? Czemu szybki powrót? Bo dobrze się czuję, nic mi nie jest, żadnej kontuzji nie mam. Po walce miałem tylko parę siniaków, które już się zagoiły. Tu jest jeszcze jeden. Ja tak... To nie jest siniak po walce. To jest siniak już po poniedziałkowym treningu, więc nie, siniaki się zagoiły, jedynie rozcięcie, no malutka blizna jeszcze została, ale to też się zagoi. Czuję się dobrze, więc tydzień po walce miałem takiego odpoczynku, byłem w Waszyngtonie, trochę pozwiedzałem, no a teraz już czas wracać na treningi i dalej trenować. No, minęło trochę czasu, więc już na pewno widziałeś swoją walkę, czy nie, czy wolałeś do niej nie wracać? Nie, jeszcze nie widziałem, muszę zobaczyć, ale tak na razie jeszcze się trochę tego obawiam. Ue, a to tak na chłodno, jak już minęło te kilka tygodni, wiadomo, że od razu po walce mówiłeś, co twoim zdaniem poszło nie tak, że właśnie się na tej pierwszej rundzie skupiłeś, chciałeś tam zakończyć i się spompowałeś, tak na chłodno, czy przychodzą ci jeszcze jakieś inne przemyślenia? No nie, no raczej to, no właśnie w tej pierwszej rundzie za dużo siły włożyłem w tą technikę kończącą, no ale też może to przygotowanie fizyczne takie było za słabe, nogi mi wysiadły całkowicie tutaj, głównie właśnie to nie siadłem tak, można powiedzieć, kondycyjnie, nie było czegoś takiego, że mi tlenu brakowało, tylko mi nogi tak pospinało, że już po pierwszej rundzie jak schodziłem, to nogi mi się trzęsły, już nie mogłem chodzić, więc już później ta druga, trzecia, czwarta runda to już, no nie robiłem tego, co powinienem, nie robiłem tego, co chciałem. Tych sprowadzeń to nawet nie miałem siły bronić, to nie było tak, że on tak dobrze sprowadzał, tylko po prostu już nie miałem siły, żeby to zablokować. No właśnie, a jaki był pomysł na walkę? Bo w sumie Will Brooks jest właśnie takim dość fizycznym zawodnikiem, który właśnie dobrze kontroluje w parterze, a przy tobie w klatce w sumie nie wyglądał na tak dużego, na tak dobrze dysponowanego fizycznie. Do tego no, na początku radziłeś sobie z nim wręcz wzorowo, więc jaki był pomysł na walkę, zanim ta pierwsza runda przebiegła tak, jak przebiegła? Pomysł był taki, żeby w pierwszych dwóch rundach mocno przycisnąć, dwie pierwsze rundy wygrać, później w trzeciej troszkę odpuścić, żeby odpocząć, później czwartą, piątą przycisnąć, no tak, żeby w najgorszym wypadku te trzy czy cztery rundy mieć wygrane, żeby było jakby miało być decyzją, chociaż te pierwsze dwie rundy miały być faktycznie tak przyciśnięte, żeby w tych pierwszych rundach, pierwszych dwóch rundach próbować skończyć. No, można powiedzieć, że za łatwo tutaj poszło w tej pierwszej rundzie. Było to sprowadzenie, poszło bardzo łatwo. Później to dojście do techniki kończącej też poszło łatwo. No i tutaj właśnie tutaj straciłem tą całą siłę, więc już w drugiej rundzie już nie miałem siły, żeby przycisnąć. No, więc tutaj było. Ta druga runda jeszcze miała być na 100% zrobiona. No plan był taki, dlatego że no, oglądaliśmy walki Brooksa, on jest właśnie zawodnikiem takim, który na odwrót, który powoli się rozkręca, on później w trzecia, czwarta, piąta runda mocno atakuje, więc nie chcieliśmy tutaj robić tak, że w tych pierwszych rundach gdzieś tam z nim chodzić, unikać walki, punktować i później trzecia, czwarta, piąta runda iść na taką czystą wojnę z nim. Chcieliśmy po prostu w tych pierwszych dwóch rundach spróbować tą walkę zakończyć. No, było bardzo blisko, bo tak naprawdę no, ta noga chrupała, więc no to nie jest tak, że ten plan nie wyszedł. Ten plan wyszedł, tylko tutaj po prostu co innego nie zagrało, no, zabrakło siły. A miałeś już taki moment właśnie w walce, kiedy myślałeś, że nie, no to on musi zaraz to klewnąć, bo to jest już tak mocno przeciągnięta noga, właśnie słyszałeś to chrupanie, że już byłeś przekonany o tym, że to jest koniec? No i była taka już nadzieja, że jak złapałem tą nogę, to już mówię, jest, uda się, będzie szybko w pierwszej rundzie. No ale później już nie klepał, już mówię, kurczę, a może jeszcze później zmieniłem na klucz, mówię, może klucz jak, przy kluczu jak strzeliła kostka, no to też już tak myślałem, że tak, już jest blisko, już może się uda, no ale jednak tej siły brakło. No też Brooks ma te nogi dość mocno rozbudowane, więc możliwe, że też mu to trochę pomogło. On później właśnie dziękował na Twitterze Bogu za te swoje duże nogi, które prawdopodobnie uchroniły go przed zerwaniem tych wiązadeł, no bo pisał później na Twitterze, że wiązadła ma
niepozrywane na szczęście, tylko pewnie dość mocno ponaciągane albo coś innego tam, no dokładnie tam nie pisał co ma. No ale myślę, że i tak parę miesięcy przerwy będzie miał po tej walce. Właśnie, to przed tą walką przygotowywałeś się w Ankosie, ale nie tylko w Ankosie, to było jeszcze podzielone między Ankos a twoje rodzinne Tychy, więc powiedz, jak teraz planujesz to rozłożyć? Czy to dalej będzie taki podział między dwóch trenerów, Sławka Szamotę, który cię prowadzi od dawien dawna, i trenera Andrzeja, i właśnie Ankos i Tychy, i Bastion, czy będziesz raczej starał się wybrać jedną drogę? Znaczy, teraz będę trenował już tylko w Ankosie. Chociaż nie uważam, znaczy no to rozwiązanie było dlatego tak zrobione, że dlatego je tak jeździłem, bo było bardzo mało czasu, odkąd tu się przeprowadziłem do walki, to były niecałe 2 miesiące, więc już było za mało czasu, żeby całkowicie się tutaj przenieść. No ale nie uważam, że to było jakieś złe, no myślę, że Sławek jest bardzo dobrym trenerem, więc złe było ciężko to logistycznie do rozwiązania, bo faktycznie te przejazdy coś dużo czasu zabierały. I no, to ten czas, który mógłbym poświęcić na regenerację, spędzałem w samochodzie. No ale oprócz tego myślę, że nie było to złe rozwiązanie. Generalnie całe przygotowania, no oprócz tego, że chorowałem, że tam miałem problemy trochę ze zdrowiem, generalnie myślę, że były dobre. No, teraz jakbym miał to powtórzyć, no to w sumie dalej bym tak jeździł, położyłbym większy nacisk na te przygotowanie fizyczne, więcej siły i myślę, że wtedy byłoby dobrze. No dobra, to wiemy już, jak będzie wyglądały twoje dalsze przygotowania. Teraz co dalej z Bellatorem, bo ten pas się prawdopodobnie oddalił o jedną lub dwie walki na pewno, jeśli rewanżowe starcie. Do tego wiemy już, mówiłeś o tym, że lepiej się czułeś, kiedy Bierneb najbardziej się o ciebie starał, można tak powiedzieć, niż Scott Coker. Więc czy ta przegrana walka o pas nie jest czasem dla ciebie takim momentem na to, żeby właśnie takim, który daje ci szansę wybrać, czy dalej Bellator, czy może gdzie indziej spróbować? Zobaczymy. Mam jeszcze parę walk do stoczenia i no jeszcze niecały rok w Bellatorze. Zobaczymy, czy w tym czasie dostanę kolejną szansę o pas. Więc no zobaczymy. No jeśli tak, no to super. No będę miał okazję w końcu zdobyć ten pas, spróbować jeszcze raz. No jeśli nie, no to ten kontrakt faktycznie szybciej się skończy i będę miał inne opcje, będę miał możliwość iść dalej. Więc no zobaczymy, jak to będzie. Na razie nie wiem, nic jeszcze nie wiem. Nie wiem, kiedy będzie moja następna walka. Nie wiem, co planują. Słyszałem, że jakieś gale w Europie się szykują. Prawdopodobnie w Anglii, więc może na te gale w Europie będą mnie chcieli wykorzystać. No, ale na pewno no wątpię, żeby to była walka o pas, bo to będzie to jeszcze za wcześnie. Tam jest dość spora kolejka teraz do tej walki o pas. Więc myślę, że jak już, no to będzie to taka dodatkowa walka. A ty masz jakąś taką preferencję, kiedy właśnie byś chciał kolejną walkę stoczyć? Myślę, że w marcu byłoby tak optymalnie. Co będziesz robił teraz między walkami, bo wiadomo, że sam mówisz, że nie wiadomo jeszcze, kiedy następny pojedynek, także jakie masz plany na te miesiące? Na razie tutaj ćwiczę w Ankosie. 14 grudnia wylatuję do Brazylii na treningi, takie połączone treningi z odpoczynkiem, czyli potrenuję, trochę odpocznę do początku stycznia. Oprócz tego może jeszcze właśnie przed tym wylotem do Brazylii zaliczę jakieś zawody. Coś tam jest, muszę dokładnie jeszcze zobaczyć, jak to wygląda. Muszę przejrzeć ten grafik tych zawodów, chętnie bym wystartował, czy to w brazylijskim, czy bez kimon. Wolałbym bez kimon, ale zobaczymy, jakie będą możliwości. No i zawsze jakieś gdzieś tam między walkami jakieś seminaria się trafiają. Jak ktoś będzie zainteresowany, no to bardzo chętnie zawsze się podzielę swoją wiedzą i chętnie jeżdżę. Więc jak będą jakieś odzewy z klubów, które będą chciały mnie zaprosić, no to czy przed tym wylotem, czy po wylocie też na pewno coś takiego będę robił. Dobra, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Na koniec chciałem takie podziękowania. Na początek tutaj chciałem podziękować całemu Ankosowi, wszystkim zawodnikom, którzy ze mną sparowali, ze mną pomagali mi się przygotować do walki. Trenerowi Andrzejowi za przygotowania, mojemu trenerowi z Bastionu, Sławkowi Szamocie. Wszystkim kibicom, fanom, którzy wstawali w nocy i kibicowali mi.
Nie wiem, wstawałeś? Oczywiście, że tak na żywo punktowałem, przepraszam, ale dałem ci pierwszą rundę. To tobie też dziękuję. I na koniec sponsorom, którzy mnie cały czas wspierają, firmie Manto, Rollup, Iron Horse, RWB, luksusowe zegarki 24.pl i Invictus Bros. Dziękuję bardzo. Ja również dziękuję jeszcze raz za wywiad i życzę szybkiego powrotu.